Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan i jedziemy z kolejnym odcinkiem, bo powiem wam, że dzisiaj mam taką wielką ochotę grać w tę cywilizację cały czas, więc po prostu nagrywam teraz jeden odcinek za drugim. I co najwyżej nie możecie pisać, czy moje decyzje są podejmowane dobrze, bo no rady jak mi napiszecie teraz, to i tak dopiero po jakimś czasie przeczytam, ale przynajmniej możecie powiedzieć, czy moje decyzje, które ja sam teraz samodzielnie podejmuję, czy są dobre, czy są złe. Nie wiem cały czas, czy dobrze robiłem tam tymi z pisarzami, pisarzami, czyli nie, wielkimi artystami robiąc tą erę. Moim zdaniem tak, bo przynajmniej będę miał bardziej, będę pewniejszy, że zdobędę tutaj Notre Dame i tak dalej. Więc myślę, że to nie był taki zły ruch. Zobaczymy, zobaczymy, to już zależy od tego, co tam napiszecie. I tych, co się znają, pewnie Jakub mi tam na pewno napisał już. Sorry, że się nie stosuję do tych rat, ale mówię, nagrywam jeden odcinek po drugim, bo po prostu mam taką wielką ochotę i wiem, że nie będę miał na tygodniu aż tak dużo czasu, bo teraz bardziej się skupię na tym, żeby wystartować też ze live streamami i po prostu nie mam czasami na tygodniu czasu, żeby nagrać odcinki, dlatego też teraz, jak mam weekend, sobota, niedziela, chcę jak najwięcej właśnie odcinków nagrać z takiej właśnie serii, gdzie po prostu, no bo wiecie, z Europki ciężko mi nagrać odcinki na zapas, bo tam cały czas pokazuję wasze komentarze. A tutaj po prostu sobie siedzimy, no normalnie tak na luzie gramy, jest fajnie, wy mi tutaj piszecie, jak tam sobie gram i tak dalej, fajnie jest ogólnie, jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Produkcję oczywiście złoto włączymy w nasz, w nasze państwo, będzie mieć więcej w zadowoleniu, bardzo mnie to cieszy. Dobra, tutaj staniemy sobie na tym, jak do nich dojdziemy, to przynajmniej będziemy ich flankować teraz. I o, byśmy im bardzo dużo zadali, ale za bardzo tego nie zrobimy teraz, bo wtedy ich celtowie dobiją. My się tutaj będziemy leczyć i będzie, myślę, że wtedy bardzo, bardzo dobrze. Dobra, tutaj strzelimy sobie drugi raz. I raz, i dwa, i trzeciego szału nie będzie. Ale o, jeśli nie lubimy ich, no to po co cokolwiek robić, tak? Poczekamy, poczekamy, będzie dobrze. Dobra, tutaj musimy te koniki naprawić. I czy ja dalej kultury nie dostaję za pastwisko tutaj? A czemu? A co ja tam zbudowałem? Pastwisko, tak? No tak, to jest pastwisko. Przecież tutaj dostaję kulturkę, o. To czemu tam nie dostaję? To jest pytanie. Czy tylko w pierwszych miastach się dostaje kulturkę? Czekajcie. Pokażcie mi moją... to jest moja religia, tak? Nie, no plus jeden do kultury z pasfix. Wszystkich powinien dostawać. Dziwne, nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie, bo wam nie odpowiem, bo po prostu nie wiem. Dobra, myślę, że tutaj trzeba zaatakować. O Boże, jaki wpierdziel. Wjazda na nich. Jedziemy z nimi. W ogóle ja 89 zł na turę zarabiam. 16 zadowolenia. Nasza cywilizacja się rozwija i to w bardzo, bardzo szybkim tempie. Co mnie bardzo cieszy, powiem wam. O, tutaj kto pływa nam? Chińska, no to my nie będziemy gorsi. Dawać. Dawać. Możecie się okrętować? Czemu się nie możecie okrętować? Ja chciałbym wami na morze wyjść, tak? Panowie. Nie, może musicie się wyleczyć na maksa, czy co? Nie wiem. Zaraz się zobaczy. Kolejna tura, dobra, tu się kuźnia robi. Tu parę koloseum, tu mamy krzyżące stajnie, super. I tu będziemy mieli w Łodzi zaraz Notre Dame, który nam da 10 zadowolenia. O Boże, żeby nam się tylko udało. O, to było po prostu idealne. Żelazo od Budapesztu, czyli o, Budapeszt nam jeszcze żelazo nawet da. Ja bym chciał od niej bardziej tutaj kość słoniową, no ale widzę, że żelaza ma dwa, a kości ma jeden, więc dlatego pewnie tak robi właśnie. Dobra, naprawiacie mi tutaj wy. Kto pierwszy wchodzi? Wy czy wy? Wy mniej stracicie. Wejdźcie tam. Dawać panowie ich. Dawać tymi mieczami, dźgać ich, dźgać. Bardzo mi się to podoba. Wy, no wy się możecie okrętować. To dlaczego się tamci nie mogli okrętować? To jest wielkie pytanie dla mnie, bo ja tego nie rozumiem. Ale, no dobra. Co zrobić, tak? Dałoby się tu koloseum zrobić, powiem wam. Bo jakbym miał koloseum, to bym mógł ten cyrk zrobić. A cyrk tam, co? Circus Maximus takiego. To by było spoko. Biblioteka też by się przydała, byśmy mieli ile tutaj? Plus 3 do nauki. Świątynia też jest spoko. Zróbmy na razie... koloseum. Zadowolenie się zawsze przyda, tak? Gdzie mogę wybrać produkcję? W Krakowie. W Krakowie coś zbudowałem. A, tutaj kuźnię budowałem, dobra.
co by tu zrobić? Ciężko zbrojni? Nie, na razie chyba jednostek nie trzeba robić, bo to jest utrzymanie i tak dalej. Ale też ma siłę 21, to już kurde jest, nie jest tak źle. Osadnicy, może kolejne miasto jakieś? Co wy na to, kolejne miasto zrobić? Gdzieś tu niedaleko nawet. Tylko gdzie by mi się opłacało? Tu mamy złoto, ale to jest strasznie blisko tych. Ja bym z chęcią zrobił tu jakieś miasto na północy, tylko tyle, że to już od razu po prostu wypowiedzenie wojny z Szwecji. Chyba, żeby pójść jeszcze wyżej, na północ, i założyć tutaj miasto przy tych kamieniach szlachetnych. Gdzieś tak w tym miejscu. Trzy tutaj, raz, dwa, raz... No, byłoby, byłoby. Tylko, że to też jest bardzo blisko tego. Dariusza, więc jakbyśmy mieli blisko niego zakładać miasto, to już wolałbym tutaj walczyć o to. No nie, no na razie może zbudujemy sobie... Możemy coś na wodzie zrobić, jakieś rybki czy coś takiego? Nie. No to nie wiem. Mur? Koszary, mur, możemy zacząć budować. Obrona plus 5, będzie takie bardzo dobrze chronione miasto. Tymi się mogę okrętować, w ogóle może zwiedzimy sobie co tutaj jest, może być jakaś tam, nie wiem, surowiec czy cokolwiek. Chodźmy, jedźmy, zobaczymy. Wy się nie możecie dalej ruszyć, dobra, walić to. Walić was. Chodźcie tutaj, nie wiem, rozwijajcie te pola, bo tak naprawdę to już... Co wy tam możecie więcej zrobić? Dobra, dobijcie ich. Chodźcie na nich. A mi jednego zabił, a kurde. No i dobrze, zrobieni. Porobieni, zrobieni i w ogóle. Chciałbym przejść gdzieś tutaj w dół może. A tymi wrócę do swojego miasta. Taki mam plan. Wami, wy tam siecie sobie cicho. Nie wiem, może w końcu będziecie mogli cokolwiek zrobić. Dobra, kurde, nasza cywilizacja się rozwija. To jest najważniejsze. Tu zaraz barbarzyńców dobijemy. Najważniejsze, że koni mamy bardzo dużo. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj zbyt dużo nie dostajemy kulturki. No bo wszędzie indziej. Poczekajcie, tam na pewno są pastwiska. I czy na pewno jest skończone? Najbardziej postępowi ludzie świata. 16, widzicie? To jest to. Najwięcej w tym mamy. W rozwoju, jeśli chodzi o badania. Bo w sumie zbudowaliśmy tam super te. Chyba cuda do tego, co nie? Mieliśmy jakieś cuda do tego. Cuda. Akademia Narodowa. Nauka plus 50%. To jest to. Bo ten wiedział, co dobre. Zbrojownia. Zbrojownia, warsztat, świątynia, latarnie morskie. Chciałbym to zbudować bardzo szybko. Tylko tyle, że mi trzeba we Wrocławiu jeszcze. To czekajcie, zróbmy takie coś. Wrocław budujesz koloseum, tak? Dobra, to nie będę tam nic kupował. Tu byśmy mogli w tym czasie zrobić świątynię. Na przykład to by nam dało wiarę plus żywność. Latarnię morską. O! Plus jeden do punktów żywności z pól oceanicznych i pól wybrzeża. No to w sumie tak w pizdę damy mi to. Plus jeden do produkcji surowców morskich. Czyli wielorybki produkcję dadzą. W sumie spoko. Zróbmy to, trzy tury są to akurat. Dobra, jednostka bez rozkazów. Chciałem, żebyś popłynął tutaj. Sprawdził, co tak naprawdę się tutaj dzieje na tym morzu. To sobie chyba... Jeszcze morzem można nazwać takim wewnętrznym, małym, ale morzem, tak? Dobra, pikinierzy czy ci... Wow, pikinierzy nie wchodzą. Yeah, rozwalamy ich. Tu musicie naprawić jeszcze. Budujcie, żywność plus 2, super. Wy wracać mi do mojego miasteczka i tam się leczyć, tak samo wy. Gdzie jest jeszcze kolejny jakiś obóz barbarzyńców? Chyba już nie ma w pobliżu za bardzo. Czego chce Budapeszt? Brak. Okej. Okay. Czego chce Kijów? Cud natury. No musimy coś, gdzieś coś znaleźć. A wy? Chcą pokonać jednostki barbarzyńców znajdujące ich terytorium. A gdzie one są? Florencja. To w sumie może tam podjechać do góry. A wy tam jakichś barbarzyńców macie. A tu są jakieś barbarzyńcy. To dawajcie. Rydwany i... Moja konica mi poleci. W ogóle będzie jednostka misjonarza. Aha, myślałem, że jakiś wielki misjonarz czy coś takiego. Ciekawe, czy bym mógł ich zabrać. Fajnie by było. Nie tylko. Uśpij go tutaj. Niech sobie siedzi nasz wielki człowiek. Nic się nie dzieje. Właśnie jak tam wielcy ludzie? Artysta się tworzy, wielki kupiec, inżynier powoli, dobra.
A w innych miastach, na przykład w Łodzi, bo tam w Łodzi pamiętam, że miałem dużo, artysta się tworzy, super. A w Krakowie? Tak samo, wszystko się tworzy, super, bardzo mnie to cieszy. Jedziemy, jedziemy, panowie. Czy Chiny się rozwinęły w turystyce? Yeah, mamy Notre Dame. Zadowolenie plus 10, wiara plus 4, punkt wielkich kupców 1. Ze swe miejsce ma nie tylko każdy symbol religijny, ale także każda myśl człowiecza. Przepraszam, że wam początek tutaj nie pokazałem tego, jak on czytał, czyli zgadałem i wam przeszkadzałem, ale no, tak się zdarzyło. Pokażcie mi Chiny. Spadek. Jedziemy dalej w 8, no to w sumie to, żeby wygrali kulturowo, to oni muszą, co, wszystkich przegonić w kulturze, w turystyce? Czyli by musieli też mnie przegonić, ale ja w sumie się chyba obronię przed tym, więc nie ma problemu. Ważne, że mam zadowolenia plus, kurde, 28 teraz, na plusie mam 28 zadowolenia. Jednym słowem jest po prostu świetnie. Świątynia, mury, koszary. Zróbmy koszary. Bo w sumie niedługo będziemy mieć już te lepsze jednostki, będziemy mogli zacząć troszeczkę bardziej agresywnie grać, więc koszary się przydadzą jak najbardziej. Czemu nie możecie wejść na tą głupią wodę? To jest moje pytanie wielkie takie, najważniejsze, bo jak na przykład ci mogli, a wy nie możecie. No ja tego nie rozumiem. Aha, i wy tam dalej nie możecie płynąć, tak? Bo tam już jest ocean, to jest ocean w ogóle, o Boże. Tylko po wybrzeżu możecie pływać, no spoko, okej, okay, rozumiem. Kraków zbuduje sobie zamek. Wytrzymałeś plus 25, obrona plus 7, albo to było naprawdę mocne, mocerne miasteczko, ale w sumie dla wszystkich jednostek plus 15 doświadczenia. Koszary. Buduj. Jedziemy z tą turą. A, wy się jeszcze nie ruszaliście, no to dawaj do przodu. Gdzie są te jednostki, które was atakują? Wy, w sumie tak, jedna do Wrocławia. Wy też tutaj. A nie możecie już, dobra, wy zrobiliście już tutaj złoto? Dostaję za złoto? Tak, dostaję za złoto, ale zarąbiście, 36. Zresztą skończy nam się złota era, za chwilę nam nowa skoczy dzięki temu wszystkiemu. Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Też jesteśmy blisko tego, żeby zrobić kolejny ustrój. I widzę, że ktoś tu walczy. Aszur, coś tam. To chyba ci, co nie? Ej, panowie, gdzie mi moich pikinierów bijecie? Nie! Ej, stateczek mi zatopili. Szybko, panowie. Spierdolamy. Ja nie chcę. Nie bijcie mnie. Panowie, a już nie macie żadnych zadań tutaj. Szkoda, bo myślałem, że wam tu zrobię zadanie, ale widzę, że tam jest cały czas ci barbarzyńcy, więc byśmy mogli tam pojechać sobie. Przepraszam, że chodzę po waszym kraju, ale no taka sprawa wygląda i no tak się musi dziać. A dobra, tutaj musimy pójść, naprawić to. Wy możecie coś nowego budować, to na przykład tutaj na to żelazo, chodźcie. Czemu by nie? Wy tu. Ulepsz jednostkę. Za 100 złota. Dobra, ulepszamy ich. Ciężko zbrojni, 21 siły, no i to jest to. Jest siła, jest power. O to chodzi. Masz szpiega. Mam informacje, które mogą okazać się przydatne. Dobra, czekajcie. Szpiegów można wykorzystać ofensywnie lub defensywnie. Żeby wydać szpiegowi polecenia, otwórz ekran przeglądu wywiadu, korzystając z przycisku do dodatkowych informacji znajdujących się w prawym górnym rogu. Okej? Okay. A, jest. Jak ja mogę go używać, bo ja nie pamiętam. O, nie, zostawcie mi mój stateczek. Okej. Okay. To przegląd wywiadu. Przegląd wywiadu pokazuje całą twoją siatkę wywiadowczą. Możesz na nim sprawdzić aktualny status twoich wszystkich szpiegów. Jest to też centrum dowodzenia, w którym wydajesz rozkazy szpiegom. Możesz przemieszczać ich do innych miast, zlecać obserwacje lub kradzież technologii. Okej. I co teraz mogę tak? Ruch. Mogę wyznaczyć go na dyplomatę, tak? Józef. Pan Józef. O co tu chodzi? Wyślijmy może go do... Nie wiem, do Chin? Pekin. Jak go mogę wysłać?
Czy chcesz, by ten szpieg został dyplomatą? Możesz to zrobić, jeśli umieścisz go w stolicy innej cywilizacji, z którą nie toczysz wojny. Po jej wypowiedzeniu twój szpieg ucieknie z miasta. Dyplomata nie będzie próbował wykraść technologii innemu graczowi, lecz nadal będzie zapewniał intrygę. Gdy obraduje Kongres Światowy, będziesz mieć możliwość sprawdzenia, co dana cywilizacja sądzi na temat propozycji rezolucji oraz w razie potrzeby wykupienia sobie jej poparcia. Jeśli wyznajecie różne ideologie, dyplomaci przeprowadzą również automatycznie działania propagandowe, które zapewniają premię do turystyki docelowej cywilizacji. Dyplomaty czy szpiega? W sumie dyplomaty wyślijmy im tam. Zobaczymy jak to działa tak naprawdę, bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Dobra. Waj, miałem jechać tutaj. O i są jacyś tam goście, bardzo mnie to cieszy, więc jeszcze sobie tymi podjadę tam. Już wam schodzę z pól, nie martwcie się. Nie, wam i to chciałem uciec. Ciężko zbrojni się macie tutaj leczyć. Wy macie się też leczyć. Awans jednostki, na otwartym terenie zróbcie sobie. Aha, jeśli włączę cukier do naszej ziemi, tutaj, do naszego tutaj naszych zasobów, to będziemy mogli się tutaj z nimi lepiej poprawić relacje. Dobra, cukier był gdzieś tutaj chyba z tego co pamiętam. Nie było cukru. Ma ktoś na handel coś takiego jak cukier? Macie sól, miedź i trufle. Co chcecie za trul? Za sól. Żelazo i konie. Po 5? Poromało was. Przyjąć ambasadę. Głupia Szwecja. Nie. A za miedź? No ta, już, odrzuć, nara. Celtowie, macie coś na handel? Trufle. Nie no, ja za trufle to bym mógł dać złota na turę, 5 złota na turę. Nie. Nara, dobra. Widzę, że nie chcą ze mną handlować, walić to. Czego na przykład Warszawka chciała? Potrzebuje sól, aha, soli potrzebuje, dobra. Kraków? Futra, spoko, Łódź, miedzi chciała, Łódź chciała mieć, a Wrocław, przyprawy, spoko. Dobra, co to jest? O, już ktoś wchodzi w renesans. Ale to w sumie my też wchodzimy w renesans za chwilę, tak, wchodzimy za chwilę w renesans. Co tu mieliśmy jeszcze takiego, edukację, której pewnie warto było to zbudować. To nie jest tu, co nie? Produkcji na badania. Fajne rzeczy tutaj. Dobra. Produkcja w Krakowie. Wrocław jeszcze nie wybudował. Tu możemy, nie wiem, zbrojownię zrobić. Zamek to... Wiecie co? Zrobię sobie szybko tą jednostkę i popłynę sobie tutaj po tym wybrzeżu, zobaczę co tam jest. A tu zrobimy... Za ile będzie tutaj ten... A, za turę. No to jedna tura w sumie teraz nam pójdzie i tyle. Co możemy w turę zbudować? Kuter. Czy kuter jest nam potrzebny? Nie za bardzo. Wiecie, raz, dwa, trzy, cztery, to nie będziemy mogli tego zrobić. A... Spichlerz? Dwa żywności i więcej w Warszawce. Nie wiem co budować. Tyjenia na przykład. Następna tura. Którzy robotnicy nie mają co robić? To już mi do kopalni robić. Dobrze. I następna tura. I o to chodzi. Dobra, mieć mamy w razie czego tutaj. Zdałoby się jakoś tutaj tu mieć dla łodzi znaleźć, a czyli znaleźć, przyłączyć do nas. No ale zobaczymy jak to będzie. Oni gdzieś idą, tylko gdzie oni szli? I czemu wy się nie możecie zarekrutować? Mam informacje, które mogą okazać się przydatne. Dobra, jednostki wodne, spoko. Pokaż mi tą jednostkę wodną. Co wy tu macie? Morski grabieżca pierwszy. 20 do siły bojowej dla ataku przeciwko miastom. Ukradzione złoto jest równe 33% z obrażeń zadanym miastu. 15% do siły bojowej dla ataków przeciwko jednostkom morskim.
Dobra. Pozwiedzamy sobie tu trochę. Tymi strzelimy oczywiście. Tymi podjedziemy. A czy... No dlaczego tu kulturki nie ma? To mnie ciekawi. Bo możliwe, że to jest niezbudowane do końca. Coś mi się tak wydaje. Nie wiem dlaczego, ale nie, bo z drugiej... Kurde, nie wiem. Zaraz zobaczymy tam. Pójdziemy, to zobaczymy. Wy... Spieprzaj to miasto. Wy... Ja wiem, idzie tutaj budować cokolwiek plus dwa żywności, spoko. Wy naprawcie to. Okej, okay, wybierz produkcję. A Wrocław zbudował Koloseum, tak? Koloseum. Plus dwa do każdego złota. Mhm, to było spoko, ale z drugiej strony ja bym tu chciał może pójść w bibliotekę, ja bym chciał zbudować, żeby jak najszybciej się rozwijać. Tak, biblioteka się przyda. Kraków. 7 tur na Circus Maximus. W sumie? Plus 5 do zadowolenia. Zawsze coś. Łódź. Łódź też może coś zbudować. Kuźnia? W sumie tutaj dostanę za to każde żelazo trochę więcej. Świątynia też by była spoko. Zróbmy sobie na razie kuźnię. I następna tura. I idzie dobrze. Idzie bardzo dobrze. Co to jest? Wielki artysta? Nie. Szanghajska misjonarze. O! On gdzieś wysyła tych misjonarzy swoich. Żeby czasem do mnie nie wysyłał. Czek, to jest jeden nacisku, sześć nacisku. O Boże. Ruch się zbliża. Dobra, złota era dobiega końca. I teraz kilka tur i będziemy mieć kolejną, dobra? Teraz tak. Odkryto barbarzyńcy. Dobra, są barbarzyńcy nowi. Dałoby się ich od razu rozwalić, dlatego też tymi zdałoby się tutaj podejść. I tymi zdałoby się tam podejść. Okej, okay, co tam dalej? Strzelcy Rydwanowi. Okej, okay, strzelać, panowie, po prostu. A wy wjechać. I o to chodzi. Pięknie. Dobra, wy do Warszawki. Wy tu podpłynąć pod wybrzeże i zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Oaza, pustynia tutaj ostra jest. No spoko. A robotnicy, którzy to są ci? A co wy możecie budować i gdzie wy możecie budować? Dajcie mi tego jednego gościa i wrzućcie go w sumie... Wielki inżynier by mógł być produkowany szybciej. Targowisko, wielki kupiec. Bo mam jednego obywatela, gdzie bym mógł, tutaj bym mógł go w sumie wrzucić. To mi trochę da, ale z drugiej strony... Czy ja chcę? Czy może lepiej sobie tutaj jakiegoś inżyniera robić? Tu mam dwa produkcji plus trzy do inżyniera wielkiego. Wielki pisarz się robi. Kupiec. Weźmy sobie kupca, jak działa. Nie, bo mi teraz, kurde, tutaj pisarze znikli. Dobra, będzie tak jak teraz. Nie będą pisarze. Idę. A wy nie wiem, rozwijać tu mi pola, żywność dawać, czy cokolwiek, wszystko mi jedno tak naprawdę. Ważne jest to, że mamy już 24 minuty, więc jeszcze jedną turę i będziemy kończyć. Kurde. Czterech wyznawców mają przez to, że misjonarza tam wysłał. I podoba mi się to. A tu już mam 15 wyznawców, super. Ej, zostawcie moje rydwany! Mojego rydwana rozwalili. O wy ciule. Okej, wielki prorok się pojawia, super. Fajnie, tak, to sam koniec odcinka. O! Ciężko zbrojni... Aha, bo wy się wyleczyliście, tak? Czy ktoś tu dookoła jest, mnie, którego mógłbym zaatakować? Tak jakiś obóz czy coś takiego? Nie ma, widzę stąd. Dobra, więc weź się tutaj fortyfikuj. Ale gość tych misjonarzy wysyła strasznie dużo.
Ej! Wow, 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 wow! Patrzcie, ile tu jest rzeczy, do kurde. Kadzidło, kamień, żelazo, pszenica, ryby tu niedaleko. Ja tu muszę podpłynąć potem swoją normalną, jakimś, może osadnikiem nawet. Strzelmy tym w dupę, bo nas atakowali, trzeba im odpłacić za to. I wjedźmy tymi. To jest moja super jednostka uderzeniowa. O to chodzi. Padli, padli. To w sumie gdzie wy możecie pójść z powrotem? Tu jest jakiś obóz, tak? O jest, dobra, jedziemy do góry. Pikinierzy. Weźcie się, wyleczcie. Wielki prorok, okej. Okay. Przeż wiarę. Aha. Nie, co ja z nimi zrobiłem? Przypadkiem się ruszyłem, sorry. Zaraz to zrobimy. Aha, mam wystarczająco, żeby przyjąć kolejną tołą, tak? No to co? Więcej doświadczenia w walce, co nie? Chyba ta. Dobrze idzie. Aha. A, tu sobie pływacie. No, pływajcie sobie. Ale dobra. Co budujemy? Jakbym w Wrocławiu miał koszary, to bym mógł eposa zrobić. Co mi to daje? Kulturka, miejsce na wielkie dzieła literackie. Wszystkie nowo wyszkolone jednostki lądowe lub morskie otrzymują awans morale zwiększający siły bojowe o 15%. Zawiera jedno pole na wielkie dzieło literackie. We wszystkich miastach muszą być zbudowane... Okej, okay, robimy taki trik, że mam strasznie dużo hajsu, dlatego też tutaj zakup. Koszary. Dzięki bardzo. Warszawka. Produkcja. Epos. Super. O to chodzi. Tak się rozwija miasta. Kasy na to mam dużo, naprawdę dużo. Czy byście chcieli mi ktoś, nie wiem, za kasę mieć, sprzedać czy coś takiego? Bo bym był chętny, powiem wam. Okej. Okay. Wy, gdzie wy idziecie? Czemu wy się nie możecie tu okrętować? Bo ja bym chciał z wami okrętować tutaj, ale się nie da. A by tak nie pójść tutaj zwiedzać dalej? Nie wiem. Okej, okay, kolejna tura i ostatnia tura to będzie. Ponieważ chciałem z tego co pamiętam zobaczyć. Aha, bo to są te barbarzyńcy, których miałem pójść zjechać. Dobra, idziemy. Natura, bo chciałem sobie sprawdzić tym prorokiem jeszcze, co tam można było drugiego zrobić. Bo nie zrobiłem przypadkiem. Okay, zaraz będziemy mieć renesans. Co mi się bardzo podoba. A gdzie jest to witer coś tam? O, stateczek mi nabiją! To trochę tak słabo. Mogę ich ostrzelać. Kinierzy, tak, to są ci. W sumie co wy możecie zrobić? Tutaj Wrocław jest zbrojony przez jedną jednostkę. To wy możecie w sumie pójść... Nie wiem, gdzie, do Łodzi? Róbcie cokolwiek, nie wiem, nie obchodzi mnie to za bardzo. Wami podjeżdżamy oczywiście, wami też podjedziemy. O, jacyś robotnicy tam są, spoko. Możemy ich ostrzelać? Nie. Okej, coraz bardziej mi się tutaj podoba. Pastwiska będą. Zbudowaliście tutaj, tak? To idźcie tu i powiedzcie mi, czy tu jest zbudowane. Bo ja nie wiem. Bo ja się tak zastanawiam i naprawdę nie wiem. Dobra, pyk. Zatopiony. Super. Okej. Wyjdź na powierzchnię. Kurde, jeszcze jedną turę muszę puścić. Dobra. No tak, o Boże, jak źle muszę jeszcze jedną turę puścić. Nie, nie, to jest wszystko spoko. Ja się bardzo cieszę z tego. Dariusz, spadaj, ale te... Jak się mamy już handlować, to chcecie za futra. Nara, Dariusz. Nara. Będę ci za futra tyle dawał, tak, już. Ci nie wiem, czy zatem nie chcą iść na ten, na religię, na zwycięstwo religijne, bo oni tam strasznie dużo misjonarzy wysyłają. Zobaczymy, zobaczymy. Chodźmy tu. Bukareszt. Spoko.
podjedźmy. Chociaż nie, czekajcie, tam są zwykli barbarzyńcy, to będziemy mogli szybko ich załatwić. Gdzie oni są? Tutaj. No, oczywiście, prawie od razu wszystkich. Chyba można się nam uda. No, a nie udało się, no nic, szkoda. Chiny ogłaszają światu, że Bukareszt znajduje się pod ochroną. Dobra, spoko, nie będę ich atakował. Okej, okay, produkcja, jeszcze gdzie mogę w produkcję? W Łodzi produkcję jakoś wybrać. Co tu mogę w Łodzi zbudować? Świątynię w sumie zbudujmy sobie, będziemy tą kulturkę szybciej tutaj rozwijać. Ta kultura. Wy tu mieliście coś do zrobienia, coś widziałem. A, tutaj jest pastwisko do zrobienia nowe. A wy nie wiecie się drugi raz, to nie, leczcie się. Dobra. Przecież wiarę, okej. Okay. To polecenie nawróci niektórych mieszkańców pobliskiego miasta na religię jednostki. Jednostka do Rula. A tutaj co? Plus 6 wiary z tej prowincji bym miał, tak? A ja tu miałem jeszcze jedną opcję, co nie? Nie miałem jeszcze innej opcji? Bo wielki prorok nie może czasem rozwinąć naszej tej religii? Bo tak mi się wydaje, że wielki prorok mógł rozwijać jakoś naszą tą religię. A jakby tak uderzyć w Kraków z misjonarzem ostro? Chodźmy do Krakowa. Dobra. Dobra, to by było na tyle, bo już mamy 37 minut. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nasza cywilizacja naprawdę rozkwita. Jest po prostu zajebiście. Mamy w pizdę hajsu, w pizdę zadowolenia. W badaniach przodujemy tak naprawdę. Myślę, że też w rozwinięciu miast tak samo, bo tutaj jak widzę mają 9, mamy 10, 7, 17 Warszawka, tak w ogóle, 14 Kraków. Jednym słowem, nasze miasta są po prostu zajebiście rozwinięte, a oni co tu mają? 1, 2, 6, 6, to ich miasta, oni tu widzę, idą wojsko, my idziemy ostro w rozwijanie miast, więc jak tylko dostajemy husarię, zrobimy tu taki Saigon dookoła, że po prostu się nie popamiętają. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, dajcie łapę w górę i na razie, pa, see ya!